Macie, ty jesteś kreatorem mody przede wszystkim, ale też wizjonerem, bo wytyczasz konkretne kierunki, w którą stronę moda powinna pójść. Co w najbliższej przyszłości, patrząc na to wzornictwo, nas czeka i czym jeszcze nas projektanci zaskoczą? No teraz kończę kolekcję mody wiosna-lato, za kilka dni jej premiera. I projektuję, już w głowie mam kolekcję jesień-zima, którą zaprezentuję wiosną przyszłego roku. To jeśli chodzi o modę, będzie po drodze też jeszcze spektakl baletowy, bo robię kostiumy do baletu, z czego też się bardzo cieszę. Jeśli chodzi o wnętrza i projektowanie płytek, również nowości będą za chwilę pokazywane. Pracuję nad kilkoma nowymi płytkami. To, co mogę zdradzić, to może chociaż tonację, że będę chciał wejść delikatnie w brązy, dlatego że uważam, że to będzie kolejna taka odsłona tego, powrót do brązów. No, mam takie przeczucie, że ten brąz wróci do wnętrz i że będzie chętnie znowu używany. Żeby tylko zdrowie wystarczyło, to będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że wystarczy zdrowie, ale rzeczywiście dla ciebie, z tego co słyszę, to jest bardzo intensywny czas. Niedawno przeżywaliśmy wszyscy wspaniałe kolekcje inspirowane Małym Księciem. W tej chwili temat, mam nadzieję, że nie zdradzę nic, The Beatles, i w piątek już pierwsza wystawa w Warszawie. Tak, pokaz zainspirowany twórczością The Beatles. Zresztą bardzo ciekawa historia, dlatego że naprawdę wracałem samochodem z Sieradza, z fabryki Tubondzina, i leciała w radiowej trójce audycja o The Beatles. No i tak sobie pomyślałem, a wtedy byłem na etapie wymyślania tego, co będzie inspiracją. No i kiedy usłyszałem te przeboje The Beatles, stwierdziłem, że to jest genialne, to jest po prostu, to jest gotowiec. I stwierdziłem, dobra, ten temat już jest. Więc no, jak The Beatles, nie może zabraknąć golfów, nie może zabraknąć dzwonów, nie może zabraknąć marynarek, ale też będzie bardzo dużo, jak zwykle u mnie, kobiecych fasonów sukien inspirowanych tamtymi czasami, czyli będzie lekko hippie, lekko boho, a szczegóły to już Państwo będziecie mieli na pewno w prasie za kilka dni. Na zakończenie, co niektórym zdradziłem, że może będę rozmawiał w dniu dzisiejszym z Maciejem Zieniem. Szczególnie kobiety mnie prosiły o to, żeby zapytać, czego się mają wystrzegać w tym sezonie zimowym i o czym powinny pamiętać, wychodząc w takim codziennym, normalnym życiu, ewentualnie gdzieś elegancko podczas wieczorów. Wystrzegać się kłamstwa, bo kłamstwo to jest tak, ja to naprawdę zwracam na to uwagę, ale po prostu jeżeli zaczynamy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, to zawsze to wyjdzie i to źle wygląda. Być wiernym swojemu stylowi, a dobrze dobrany styl to jest taki, który podkreśla nasze walory, więc tego się trzymajmy, a modą się bawmy. Jeżeli w tym sezonie pojawiają się jakieś mocne kolory, a nie są w naszej gamy kolorystycznej, to ja zawsze powtarzam, budujmy bazę, swój styl, a na przykład właśnie kolory, które nam nie pasują, zabawmy się torebką, szalem, czapką, czyli akcesoriami. Klasyka, prostota ponad wszystko, to na pewno będziemy dobrze wyglądać. Jeżeli jesteśmy frikami modowymi, no to zapraszam do bardziej odważnych projektantów i za zabawę modą, natomiast to jest niebezpieczne pole i bardzo często można polec na tym gruncie, więc jeśli moda nie jest naszym konikiem, preferuję dobór klasyki z ekstrawaganckimi akcentami.